cztery, dla innych sława, a dla nas sprawa, Jocka akcja sprawa. Muszę powiedzieć, że bajera, naprawdę bajera. Ilość szczegółów, które tutaj jest. Gąsienice ładnie nadmuchane, napompowane, zero problemów z ciśnieniem. Znaczy generalnie mówisz, że zachowane jest w stanie kompletnym? Nie, kompletnie nie. No nie wiem właśnie, czy ma silnik, ale zobacz takie detale, jak masz nożyce do cięcia drutu, nie, tam masz peryskop. Notabene, nie wiem czy wiesz, ale to będzie chyba peryskop Gundlacha, czyli polski. No, nie, nie wiem, czy ten jest. Myślę, że Niemcy też sobie potem gwizdnęli. Znaczy oni na pewno pożyczyli to tak. Gwizdnęli, to już nie ma byka. Nie. W ogóle same gąsienice wydają mi się dość, te ogniwa, dość takie delikatne, subtelne, czułe i troskliwe. Nie ma, brakuje takiej solidności sowiecko-sojuza, jak to się mówi. Ale pewnie musiały też nieźle się kopać i w jakimś tam mokrzejszym terenie. Tego typu rzeczy. Bajer. Gdzieś tam masz, na tamtej stronie masz lewar do podnoszenia. Bajer. Ma masa takich. A takie szybkie pytanko. Elementów. Tutaj była armata 70 coś? Ja. 75, 7, nie? 7,5 centymetra. No, ach, znaczy Sieben. 40 chyba bodajże. Sieben, 8. Czołem widzowie kanału Kanapowy Komandos. Dzisiaj taka króciutka relacja, odpoczynek od targów MSPO. W przerwie. No tak zwana przerwa na kleksa, jak to kiedyś było w starej reklamie. Kobra, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennym. Mamy pecha. Niestety ekspozycja stała jest niedostępna. Muzeum jest w tej chwili w remoncie, więc zostały tylko puste gabloty i opisy. Ale za to mogę powiedzieć, że ekspozycja zewnętrzna robi naprawdę ogromne wrażenie. Szczególnie ta perełka. No, on jest chyba w najlepszym stanie, ten, znaczy to działo pancerne, z tego prostego powodu, że reszta no, niestety dość mocno zaniedbana, ale są perełki, na pewno porobimy troszeczkę zdjęć i zrobimy jakiś ogólny filmik. Tu jeszcze zapytam Piotra, a Piotrze, jak wrażenie na tobie robi ta bomba. Ekspozycja? Bomba. Nie, tu nie było żadnych bomb, tu nie wolno. Ale to jest bomba. Mówisz, że, jest... że lepiej się odsunąć? Jest dobrze zachowany, mnóstwo detali. Można sobie popatrzeć, jak to naprawdę wyglądało. Czyli generalnie, no jeżeli. Nie to tak, gdzie no jeżeli da radę jeszcze gdzieś skombinować silnik, to myślę, że zrobimy sobie przejażdżkę. Dobra, zapraszamy Was serdecznie na relację filmowo, zdjęciową. Co się uda nagrać i sfilmować, to Wam pokażę. Najlepszy żołnierz Polsko, dzielny chłopak ZUR. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie szedł ból. Pod czapeczką, pod rogatą, dzielny zaciąg twór. Gdy ojczyzna zawoła, szóstej świata po czapeczkę szli rogatą, dusza w nich uparta. Kto tę czapkę miał z orzełkiem, kto się za nią bił, komu bliski pan wytrwaniał w sercu, bliżej Polski był. Żołnierz Polsko, dzielny chłopak ZUR. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie szedł. Zapraszam Was w tej chwili do wnętrza transportowego IŁA-18, transportowo-pasażerskiego. I tu jako ciekawostkę muszę proszę powiedzieć, proszę wsiadać, drzwi zamykać, odlatujemy. Proszę bardzo, sporo miejsca. Widać, że wersja typowo transportowa
tylko cztery miejsca takie w miarę wygodne, reszta siedziska dla takich... Proszę zapiąć pasy. Chyba paski. Ale zobaczcie, samolot może trochę zaniedbany, ale piloci na posterunku. Próbujemy dostać się. Dzień dobry, czy można do środka? Następne lotnisko Moskwa. Moskwa. Zapukamy, chodzimy. Patrzcie, tu wszystko tu działa. O. No, muszę powiedzieć, że... Jak może wszystko działać, skoro nie ma połowy wskaźników? No, ale biorąc pod uwagę... Jak prawdziwy Polak nawet na drzwiach od stodoły poleci. Po co? Ale musi mieć silnik. Muszę powiedzieć, że konstrukcja tych wolandów jest bardzo ciekawa. Zawsze wydawało mi się, że powinny być wystające z gleby. A tu proszę. O, i to jest zdwojone. Czyli zdaje się, gdyby Kobra chciał lecieć w lewo, drugi pilot, czy Piotrek w prawo, to w takim wypadku prawdopodobnie nie polecimy nigdzie oprócz lotu w dół. Ale powiem wam szczerze, ile tu jest silników? Cztery? W lewo, to już w prawo. Cztery silniki. Sterowanie manetkami gazu dla każdego, proszę bardzo, osobno. Patrz, jaki patent. A, rozumiem. Jakbyście chcieli na przykład zapłacić autostradę na lotnisku czy coś, to spokojnie, nie ma problemu. I tak nie jest tak dużo przełączników, jak się bałem. No nie. Ale no, żeby to ogarnąć, to trzeba by jednak trochę czasu poświęcić. Szczególnie, że opis jeszcze w języku Puszkina. Znaczy niektóre tu może na przykład jest po polsku, nie? Sygnalizacja dla desantu. Aha, sygnalizacja dla desantu, co oznacza, że on po prostu jest w wersji desantowej. Ale wiecie co, moglibyście bardziej zadbać o ten samolot. Jak w nim latacie, to chociaż moglibyście... Ja mam skakać, to podtrzymaj. Piszę, że skacz. To podtrzymaj. Uwaga, skaczę. Skaczę. Może być? Serio? Kuźwa, trzęsie się cały. No, może jednak nie będę trząsł, bo zaraz przyjdą tutaj z obsługi. Kubuś, już nie pytaj. Ale muszę powiedzieć, że jest trochę fajnych detali. Mnie osobiście podobają się te boczne takie wypustki, które są pewnie dla nawigatora, żeby rozglądał się, co się dzieje. I tu masz do... Tutaj wypustki nie ma. A tu jest jeszcze kopułka do nawigacji Astro, jak mówi Kobra. Wow! Piękna rzecz. Wiecie, to jest taki urbex, a nie tylko bunkry, 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 bunkry. Dobrze, można się bunkrami znudzić. A tutaj proszę bardzo, tyle przełączniczków, jakichś cudów wianków. O, piloci sobie poszli. To teraz ja idę zobaczyć, jak to jest być pilotem. Nie pamiętam też, czy Wila 18 pierwszy pilot siedział po lewej, czy po prawej stronie. Pan mnie teraz nagra, jak ja sobie też idę za stery. O, jest! Mogę powiedzieć tylko tyle. Coś takiego jak ergonomia, czyli przystosowanie do wygodnej pracy, w przypadku tego samolotu nie istnieje. Jeżeli miałbym wykonywać jakiś długodystansowy lot na tych krzesełkach, to współczuję sam sobie. Ciekaw też jestem, czy działają stery, czyli czy cięgna i tak dalej są połączone z tyłu, ale spróbuję to później sprawdzić. Bajer, bajer. No to co, Kobra, przypinasz się do linki desantowej i... Ale zauważyłeś jedną rzecz, bo to jest wersja transportowo-desantowa. Popatrz, tu masz jedne, tak? A do transportu te były zamknięte, otwierałeś do załadunku te, o wiele większe. Tu, one się otwierały w tamtą stronę. A, widzicie, taki drobny detal. I wtedy się okazuje, towar, gabaryty pewnie po tych, na tych prowadnicach były przesuwane, nie? O. Ale powtarzam, zastanawiam się, po co w samolocie desantowym spadochron cztery mam. Wygodne te. Spadochron mam. Trzy, cztery, na. Go! Cztery rogi, cztery strony świata, cielne, wierne twoje.
żołnierz polsko, cielny chłopak sług. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie szedł. Pod czapeczką pod rogatą wierny zaciąg twój. Rogaty w koty, rogata jak powstańczy dół. W tej chwili oglądacie Kobrę, który ogląda pojazd pancerny, który nazywa się... Panzerkampfwagen 5 Panther. Dobrze, że to akcentujesz odpowiednio, bo jak ja ostatnio wymawiałem na filmie, to mnie zjechali, że mój niemiecki jest tak dobry jak mój francuski. Oznacza to, że tak naprawdę nie jedyna Pantera w Polsce stoi. Ta będzie chyba nawet wcześniejsza niż ta Skłanina. Z tym, że tutaj macie raczej destrukt, ewentualnie coś, z czego można będzie zrobić kiedyś Panterę, jeżeli znajdą się części i pieniądze. Ale przynajmniej ja mogę sobie zerknąć do środka, do wanny i zobaczyć, jaki jest rozkład przedziału bojowego dla załogi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Kobra jeszcze wspomniał jedną ciekawostkę, którą możemy zobaczyć i ja już podejdę z kamerą. Zobaczcie, Kobra zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Sam kadłub, gąsienice i tak dalej jest bardzo mocno zardzewiały. Widać, że ząb czasu tutaj gdzieś ewentualnie gryzie tą panterę. Ale są takie miejsca, które są bardzo mocno srebrne. Wyglądają jakby świeżutkie, jakby nic się nie działo, jakby dopiero te elementy wyszły z fabryki. I teraz Kobra wytłumaczy wam, dlaczego tak jest. To są spawy stosowane przez Niemców, ale właśnie sam skład tych spawów powodował to, że praktycznie one nigdy nie rdzewieją. Zawsze jak gdzieś widać, jak w muzeach, czy gdzieś wykopane, czy wyciągnięty z rzeki jakiś destrukt pancerny niemiecki, to się zawsze świeci. Czyli z tego wynika, że to było stosowane dopiero w szóstkach, znaczy w piątkach, czyli w panterach, czy też wcześniej? Tego ci nie powiem, czy to oni od początku stosowali, czy nie, ale tu to właśnie widać idealnie. Tak jak mówisz, wszystko zardzewiałe, a te spawy... Jak nówki. To wiesz co, będzie okazja zobaczyć z tego prostego powodu, że tam widziałem wannę po jakimś sztugu. W tej chwili jesteśmy przy kadłubie działa samobieżnego Sztug 4, opartego na podwoziu czołgu Panzer 4 i spróbujemy znaleźć ślady tych spawów. Jak myślisz, Kobra, to srebrne, które tutaj, to są właśnie te spawy, o których mówiłeś? Tak, no wszędzie, tam, tu od wewnętrznej strony. O, to zaraz wam pokażę. Spróbuję przejść przez sylwetkę Kobry. No i faktycznie, nie wszystko złoto, co jest srebro, jak mówi stare przysłowie. Ciekawie, ile kosztowało Niemców spawanie taką metodą. No, tam w środku też te srebrne plamki, to wszystko są spawy. Ciekawa konstrukcja, chociaż widać, że znacznie mniej miejsca w samym wnętrzu niż w przypadku czołgu Panzer 5. Trochę jestem zawiedziony, bo nie można zwiedzić, znaczy wejść na pokład samego kutra. Macie tylko kawałek ażurowej rampy i tyle. A szkoda, bo w koło brzegu można spokojnie pozwiedzać eksponaty od środka z większym lub mniejszym wysiłkiem. Ale coś tam można zobaczyć. Z tego co widać, cztery wyrzutnie torped, czyli ewidentnie kuter torpedowy. Działko do lekkiego ostrzału, ewentualnie do obrony przeciwlotniczej. Pytanie tylko, Kobra, może ty będziesz się orientował. Cztery torpedy w wyrzutniach rurowych. Czy taki kuter miał jeszcze zapas gdzieś na pokładzie? Nie mam pojęcia. No bo wiesz, ani dźwigu do przeładunku. No właśnie by było problematycznie to przeładowanie. Ani nic, wygląda jakby dostęp był tylko i wyłącznie z zewnątrz. Więc nie? Podejrzewam, wiesz, atak, uderzenie i do portu. Po kolejny załadunek. Chociaż nie wiem, bo widzisz, tam z tyłu są stojaki. Mhm. Czy one były na... Miny? Wydaje mi się, że raczej to były takie, wiesz, tory do zrzucania, do drobnego zaminowania. Może tak być. Znaczy jak zwiedzałem ten kuter koło brzegu, jeden, drugi, tam co prawda są rakietowe, nie torpedowe, ale jednak
No nie ma miejsca, nie ma miejsca na zapas. Nie, tu na pewno nie będziesz miał, jeśli ci chodzi, że pod pokładem. Bo tu nawet nie masz jakiegoś wejścia, żeby tą torpedę stąd wyciągnąć. Nie wspominając na pełnym morzu, żeby to zrobić. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie żył bój. Pod czapeczką, pod rogalą, wierny zaciąg twój. Roga tylko ty, rogata, jak powstańczy duch. Mój najlepszy żołnierz Polską, cielny chłopak wzór. Nie ma takiej strony świata, gdzie by nie szedł bój. Żeby potwierdzić pochodzenie sprzętu, czyli że będzie prawdopodobnie niemiecki, no wystarczy porównać tutaj wieżę T-34-76, gdzie jedyne srebrne ślady to są niestety resztki, które ptaki pozostawiały na eksponatach, i porównać stojącą obok resztkę wieży Pantery, gdzie tych srebrnych śladów jest naprawdę sporo. Tu jeszcze ciekawostkę, macie kadłub SDKFZ-a i zobaczcie, te srebrne elementy. Nie wszędzie, ale... Wszędzie gdzieś tutaj, gdzie tylko mogą być, to są. Przed nami znajduje się ciekawy eksponat z wykopalisk. Jest to wieża z czołgu T-34-76, ale z lufą w wersji al dente. A co to znaczy al dente dla tych, co nie kumają, tak jak ja? Średnio twardy. A, rozumiem. W tej chwili jesteśmy pod spodem SU-7. I zobaczcie, Kobra zwrócił uwagę na taki drobiazg, czy, bo to pytanie dla specjalistów, podwozie tego samolotu wyposażone było również w narty do lądowania. Ciekawa sprawa. Krótkie z konieczności, dlatego że targi MSPO dzień drugi czekają na nas z utęsknieniem, zwiedzanie muzeum w Skarżysku Kamiennej, czyli Muzeum Orła Białego. I kawa dla dziennikarzy. Kawa, no bez tego nie zaczniemy porządnie dnia. Co mogę powiedzieć ze swojej strony? Albo nie, właściwie Kobra, zostawię pierwsze wnioski Tobie, a ja spróbuję potem uzupełnić, ewentualnie się z Tobą zgodzić lub nie. Ciężko powiedzieć, no mają parę fajnych eksponatów. Parę unikatów, na przykład resztki tamtej Pantery, tego Sztuga. Ogólnie fajnie, fajne miejsce, ale no jak zawsze jest ale jedno. No. No to nie jedno w tym wypadku. No każdy z tych eksponatów, czyli zgadzasz się ze mną, ma małe ale. Przede wszystkim zaniedbane. Te eksponaty naprawdę wymagają bardzo dużo pracy i bardzo dużo wkładu. Z tego prostego powodu, że one są tutaj tak zapleśniałe, pokryte mchem, paprocią i tak dalej. Wygląda to tak, jakby ktoś je ustawił w momencie, kiedy one przyjechały i zostawił je tak, jak są. Najbardziej denerwuje fakt, że na przykład część eksponatów ustawiana jest na zwykłych trailingach, czyli wiecie, tych płytach takich drogowych. Psuje to zdecydowanie efekt. Prawdopodobnie trzeba tutaj naprawdę dobrego menedżera i zainwestować sporo pieniędzy, żeby to wszystko ruszyło, bo potencjał, jeżeli chodzi o eksponaty, na pewno jest. Ale widać, starają się, no masz prosty przykład tego Sztuga czy Czwórki, tak? Mhm. Da się, ładnie odrestaurowany, pod zadaszeniem, więc coś tam działają w tym kierunku, ale dużo jeszcze pracy przed nimi. Mhm. Myślę też, że może mniej szacunku mają dla sprzętu poradzieckiego, z tego prostego powodu, że tego to akurat na rynku jeszcze pewnie nie brakuje i w razie czego łatwo odnowić ewentualnie, jak się straci gdzieś tam jednego BTR-a, to nie będzie dużej straty. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę szkoda, bo potencjał jest, no, trzeba po prostu tutaj działać. To nie może być tak, że to stoi i nic się tutaj nie dzieje. Nie? Wbrew pozorom, dla mnie najciekawsze eksponaty nie te, co tu stoją. Tylko te rozwalone. Te wykopki, kurde. No właśnie. To mnie najbardziej fascynuje.
No też nie będę ukrywał, że w muzeach nie wszędzie znajdziecie wersję 76, ogół te 34, który jest najbardziej popularny, czyli rudy. 85, także porównanie sobie wieży 76 i 85 to jest naprawdę niezła rzecz. Nie? No też niekiedy kurioza są takie, że macie jakiś fajny eksponat, tak jak na przykład na Suchoju, a potem się okazuje, że tam są wbite chamsko jakieś na końcówki kawałki drewna pomalowane, żeby się nie skaleczyć. Nie? Ale to nie wiem, kto na pewno zauważył, na jednym z tych T-34 antena na wieży to jest pręt zbrojeniowy. Ale to myślisz, że to działalność wojenna, czy potem ktoś to spawał, żeby wyglądało? Realne. Rozumiem. Że niby antena. Nie? Że niby antena. Takie drobnostki, ale no kole w oczy. Przerażające, ale powtarzam, nie traćmy nadziei, potencjał jest. Jeżeli tylko ktoś znajdzie się z głową, z pomysłami, znajdzie fundusze na renowację, na jakieś ożywienie tego miejsca, na pewno będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Ja myślę tutaj, Peter, że jak przyszedłeś, to mógłbyś tutaj znaleźć robotę jako menedżer. Ty byś to wszystko pchnął do przodu. Tak. Zacząłbyś od pomalowania na pewno wszystkiego na żółto. I niebiesko. Chodź, pomaluj mój... Nie. Bez kontekstów. Wiadomo, że barwy Śląska nie mogą być wszędzie. Także to województwie... Kończ właśnie. Dokładnie. Wobec tego dziękujemy za poświęconą uwagę. Koniec tych dywagacji. Mimo wszystko ja myślę, że warto tutaj wpaść, zobaczyć, bo naprawdę dla tych samych wykopków warto przyjechać. No i co? No i wobec tego my udajemy się w tej chwili z powrotem do Kielc. Ahoj! Cześć!